Przebudowa drogi przy ulicy Kościuszki i Łąkowej wciąż stoi pod znakiem zapytania. Po trzecim ogłoszonym przetargu ponownie problemem jest zbyt wysoka wycena w jedynej złożonej ofercie. Sięgnijmy do początku. W zeszłym roku udało się pozyskać dofinansowanie na remont od wojewody i łącznie ze środkami własnymi miasta oraz powiatu na te inwestycje przeznaczono 4,5 miliona złotych. W porozumieniu z prezydentem postanowiliśmy, że zrobimy jeden wspólny przetarg na wykonanie tej drogi, ponieważ panu prezydentowi bardzo zależało, żeby była tam zrobiona i kanalizacja, znaczy woda, żeby była kanalizacja i żeby było też oświetlenie drogi. Oczywiście w międzyczasie były konsultacje, po tych konsultacjach troszkę to się przedłużyło, ponieważ musieliśmy odpowiadać, czekać na wyniki konsultacji. Natomiast ogłosiliśmy później przetarg i okazało się, że w przetargu, pierwszym przetargu kwota była wyższa 2 miliony niż przewidzieliśmy. Przetarg, w którym wziął udział tylko jeden oferent, został więc unieważniony i wkrótce ogłoszono kolejny, z nadzieją, że ofert będzie więcej, a wycena niższa. Niestety w tym drugim przetargu ta kwota również była bardzo wysoka, stąd też rozdzieliliśmy te zadania. Prezydent w porozumieniu z naszymi służbami i my z służbami prezydenta postanowiliśmy, że każdy będzie robił swój przetarg, a weźmiemy sobie inspektora zastępczego, który będzie nam te budowy prowadził. Powiat ogłosił wówczas przetarg samodzielnie i nie uwzględniał on już budowy kanalizacji oraz wymiany oświetlenia, co było w gestii miasta. Tym razem ponownie przystąpiła do niego tylko jedna firma, która podała koszt o niespełna połowę wyższy od możliwości finansowych powiatu, czyli na ponad 8 milionów złotych. Jesteśmy zszokowani, bo my wiemy o tym, że bardzo poszły do góry ceny, że ten kosztorys inwestorski, który robiliśmy w ubiegłym roku, on był liczony nawet na najwyższym pułapie, to jednak jest po podwyżkach w tym roku około 30% wszystkich materiałów i budowlanych, i paliwa, i wszystkiego. No niestety nie znaleźliśmy do tej pory wykonawcy na wykonanie tej drogi. Jeszcze przymierzamy się, jeszcze jedną opcję zakładamy, ale to decyzja będzie w przyszłym tygodniu, myślę, że poniedziałek, wtorek zobaczymy. Jeżeli rzeczywiście będzie ponownie taka wysoka kwota, bo ponieważ wykonawcy uważają, że poszły materiały tak do góry, że nie są w stanie za te pieniądze zrobić, za te 4,5 miliona, prawdopodobnie będziemy musieli te pieniądze do wojewody oddać. Wtedy pozostanie tylko jedna możliwość – złożyć wniosek na kolejne, tym razem wyższe dofinansowanie w sierpniu. Wiadomo też, że podobny problem mają inne powiaty, które były zmuszone zrezygnować z przyznanych środków.